Witam Was serdecznie, z tej strony Konia się Marek, Puma 777, dziękując Wam serdecznie z całego serca za wspieranie mnie poprzez łapkowanie, oglądanie, subskrybowanie, dzwonkiem i też komentowanie konstruktywne, dziękując Wam za to również. Wiem, że chętnie byście mnie widzieli na swoim kanale z równie miłą oceną i fajnym komentarzem, więc nie zapomnij zostawić komentarza, a na pewno się postaram Ciebie odwiedzić, drogi kochany nagrywający, lub podziękować, drogi kochany widzu. Co dzisiaj będzie w materiale? Mianowicie przede wszystkim wiemy, że od bieżącego roku, 13 dnia bieżącego miesiąca, czyli lutego 2020 roku, weszła aktualizacja, która mówi, że jest nowa mapa grecka, gdzie ja się osobiście w niej pogubiłem. I powiem szczerze, że długo się będę odnajdywał z uwagi na dużo ruiny, które kiedyś były świetnością. Mało tego, proszę mili drodzy kochani, jadąc do walki, chciałbym zaproponować Was, aby się ściągli koleżankę, kumpelę z pracy do zagrywek. Wtedy Was ciśnię o ziemię, jeśli ona, grając 2-3 rundy z Wami, okaże się dużo lepsza, pokaże Wam pazury, no i wtedy będziecie palić cegłę. No jak to? Kurde, to jest niemożliwe. Ona wygrała, a ja dostałem koszary. No nie, tak nie może być. I to Was, powiedzmy sobie szczerze, zmotywuję do tego, aby zagrać znacznie lepiej. Ja tym go nie pokonamy. No i pójdę do garażu. Stójcie tam. Ja pojechałem do przodu, no i co? No, właśnie. No. Kurczę, blacha. SOS, wsadź się w nos. No. I proszę, tu Was, kurde, normalnie PZ4 zajedzie Was. Leopard, M4, Sherman od tyłu. No, i pójdziecie do garażu, jeden za drugim, no nie? Tak mi się po prostu to wydaje w tym momencie. Chociaż mogę się oczywiście mylić. No i cóż, na razie się mylę. Abym się tak najdłużej mylił. Proszę. Jest 2-2. 2-2. Ja wiem z autopsji, drodzy mili, że jeżeli okazuje się ktoś lepszy ode mnie, a w szczególności kobieta, w danym zadaniu, to powiem Wam szczerze, jak nigdy nie lubię teorii, zaczynam studiować teorię, łącząc z praktyką, i wychodzi mi znacznie lepiej się przykładam do tego, żeby być lepszy od niej, bo tam, jeżeli facet ode mnie jest lepszy, to po mnie to spływa jak po kadzce woda, drodzy mili. Ten BDRG1B ciężkim zawodnikiem jest do trafienia. Ale tu go łupią. Pewnie z Golda, bo z podstawowej broni nie ma takiej opcji. Wow. Okej. Dobrze, został mu Leopard. Jest 3. 5. Jakie 3? A, no tak, 5, 4. No, spokojnie. Na co on będzie czekał? Z której strony mu się wykaże?
Ładnie, 174 mu zabrał, ten 168. Spoko. No, ja bym go przygniótł i mu dogrzał. No, jeden konkretny strzał. Aj. Dużo nie brakowało. No, tak, kolego, tak, masz rację. Dać ci Jasiek niewygodnie w czołgu. Fotel cię piję. Czy poszłeś po kawę? Przyjacielu, halo, pobudka. Chyba zasnął, drodzy mili. Stoi jak wryty. Może mu internet przyciąło? Nie wiem. W każdym bądź razie, drodzy mili, no... Doczekał się klepanki blachy. Wyklepią go na cacy. Zobaczcie, nawet się nie rusza. Pięknie tu gościu na nim punktuje. A bo dziewczyna. M4 go doklepie. Nie. Doklepał go leopard. Nie wiem. Gościu po prostu stał się, zrezygnował. No cóż. Bywa i tak, ja też mam podobnie czasami, jak tyle, że no nie przy całym linku życia, tak? Jak mam HP. Nie, po prostu to mi nie odpowiada takie coś, to ja bym po prostu uważał za, że tak powiem, podłamywanie dobrej opinii swojej. No i podłamywanie graczy, charyzmy do gry. No ale tak bywa niestety. Natomiast ja... będę dobijać... Może teraz weźmiemy... A no tak, weźmiemy sobie. Chyba się skichamy, a nie weźmiemy. Weźmiemy sobie polski 14 TP. I zagramy. Także, drogi kolego, koleżanko. Słyszałaś od kumpla, że istnieje taka gra jak World of Tanks Blitz. I kumpel z klasy, czy tam koleś ze szkoły, pracy, podwórka, mówi, ty, słuchaj, wiesz co, weźże się pignij, zagrajmy razem w Plutonie. Jak ci się nie spodoba, najwyżej odinstalujesz, no nie? To naprawdę mnie boli spróbować. To naprawdę, droga kobieto, nie boli. A swojemu chłopakowi przyjemność sprawisz, jak chociaż raz z nim Plutonię zagrasz. Tak, tak. A nie w gary i pójdzie dalej. Okej. Dajesz, no. Wysuń dzioba. O, tam jest jeden. Ciu, ciaś, taś. No. Ślimak, wystaw rogi, dam ci sera na pierogi. Ja musiałem rogi wystawić.
O ty łosiu. Weszło jak masło, przeciwnik oberwał. Mhm, dobra. Pora ruszyć gardę dalej. Dobra, jedźmy na tego kurde, co nas wywołuje pod flagę. Zobaczmy, co u niego słychać. No, rikoszet. To musiał poczuć. No, nie ma takiej opcji, żeby nie poczuł, jak mu centralnie w tyłek zajechałem pociskiem. No nie? No, i tak trzymać trzeba, drogi kolego, koleżanko, czołgistko. Nie poddawać się do przodu, runda w rundę, coraz lepiej będziesz grał, a jak się okaże, że dziewczyna, pamiętajcie faceci, jak dziewczyna się okaże, że będzie grała lepiej od was, będziecie palić cegłę, więc zabierajcie się do treningu, nie przejmujcie się tym, że garki niepozmywane później się pozmywają, śmieci się później wyrzucą same, wytrenujcie, nie przejmujcie się. Także na spokojnie, luzik doceniamy sobie osoby. A jak? O, tego na samym końcu też trzeba docenić. Dajemy po garach, aż miło suma rośnie, co mnie cieszy, bo odkuję się z pojazdów, które w garażu mi leżą. Przepraszam, stoją do naprawy. Dobra. No cóż, no, zagrajmy sobie A20, co trzeba też, niech A20 ruszy się z uwagi na to, że ma laurę w stopniu. Zagramy T20, nie, przepraszam, A20. A ona wisi u ogona. No nie, jak to niektóre powiadają damy. Więc koleżanko, kolegom pokaż, że grasz lepiej. Ja ostatnio oglądałem fajnego youtubera, którego często z WOTA pokazuję fajne zagrywki i to nie jednego, bo aż czterech oglądam takich botowców. I ostatnio na walentynki była Paulina, albo Paula, wiem, że była uczulona, jak się chyba bodajże zmniejszało jej imię. Co on miał w tyłku armatę? Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Weszło jak masło, przeciwnik oberwał. Nie udało ci się na zderzenie. Jest nasz. Kurza twarz, nie zdążyłem. A nie szkodzi. Jedziemy dalej. W każdym razie dziewczyna, drodzy mili, grała, ja wiem, z tego co kojarzę, 2 lata, z jakąś tam przerwą, na walentynki właśnie z tym jegomościem. Podkreślała, że dzisiaj ma słaby dzień do gry, ale gościu się, jakby to powiedzieć, bardziej spinał do gry. Dlatego, drogie dziewczyny, drogie kobiety, pokażcie facetom, że wy jesteście lepsze
ich będzie ciskało, będą palić cegłę, bo będziecie lepsze od nich. Nie dajcie im żadnych ulg, czy to jest wasz facet, chłopak, kumpel z klasy, po prostu dajcie im popalić, że tak powiem, na ambicji, jakby to powiedzieć szczerze, i zagrajcie albo WOTA, albo World of Tanks Blitz. Pokażcie im, żeby też potraficie nieźle wrogowi blachę obić. Dziękując wam za subskrypcję z dzwonkiem oraz łapki w górę, konstruktywne komentarze, które oczywiście chętnie odpisuję na każde komentarze, konstruktywne podkreślam. Dziękując wam za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek, zapraszam do, że tak powiem, klanu, jeśli jesteś zainteresowana, zainteresowany. Ja przepraszam za pomyłkę gramaturgii słowa, czyli po prostu błąd stylistyczny popełniłem, chciałbym to poprawić, także ja przepraszam. No i cóż, widzimy się w grze, droga koleżanko, kolego, czołgisto. Zapraszam serdecznie, zaproś i ty koleżankę, dziewczynę, zachęć, spróbuj. Może akurat będzie to pomysł dobry na poderwanie swojej koleżanki z pracy lub kolegi z pracy, bo akurat może ty dziewczyną grasz, kobietą, a on nie gra, no ale macie podobne tematy i razem zagracie. Pozdrawiam was z tej strony, kłania się Marek Puma 777, zapraszając jeszcze raz do klanu, dziękując z całego serca za wynagrodzenie w postaci subskrypcji, łapki do góry i miłego komentarza lub konstruktywnego. Z miłą chęcią również twój film oglądę, jeśli tylko zechcesz, bo zostawić informację w postaci miłego komentarza oraz łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Hej, hej, pozdrawiam!